Partyzancka idzie wiara z piosenką na ustach świat. Z pieśnią pragnie ty powrócić do swoich rodzinnych chat. Państwa witam w imieniu organizatora, jakim jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzeniu. Ale przede wszystkim chciałbym podkreślić, że ta dzisiejsza impreza jest pod patronatem trzech samorządów. Starostwa powiatowego. I witam serdecznie pana starostę Szczepana Niebrzegowskiego. Miasta Radzy i Podlaski. Witam serdecznie burmistrza miasta pana Jerzego Rębka. I gminy Radzyń Podlaski. Witam serdecznie pana wójta Wiesława Mazurka. Szanowni Państwo, w jakim celu tu jesteśmy, wszyscy wiemy. Chcemy oddać hołd tym, którzy przed laty w trudnych czasach potrafili oddać zdrowie, a bardzo z nich i bardzo wielu życie. Za chwilę pan burmistrz odczyta list od pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I panie burmistrzu, bardzo proszę. Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt odczytać list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, skierowany do uczestników biegu tropem wilczym. Przesłanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dla organizatorów i uczestników biegu pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym w 2020 roku. Obchodząc już po raz dziesiąty Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jako święto państwowe ustanowione z inicjatywy prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, w szczególnym czasie narodowych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w stulecie zwycięstwa nad bolszewikami w wojnie 1920 roku. Z najwyższym uznaniem i wdzięcznością dla wszystkich, dzięki którym niezłomni uczestnicy drugiej konspiracji towarzyszą nam, współczesnym Polakom, w naszej codzienności jako symbole żywej tradycji i ważnego dla nas dziedzictwa, a także bohaterowie kultury popularnej, patronujący imprezom masowym, takim jak biegi pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Uznając za wielką zasługę dla naszej narodowej pamięci i umacniania patriotyzmu Polaków to, że dzięki Państwa pracy dobro, wielkość, odwaga, wierność, szlachetność okazały się wartościami nie tylko wzniosłymi, ale też atrakcyjnymi i modnymi. Życzę, aby te pozytywne zjawiska trwały i rozwijały się przez następne lata, a świętowanie uroczystości ku czci bohaterów podziemia antykomunistycznego przyczyniało się do budowania ducha i siły Polski wolnej, niepodległej i suwerennej. Cześć i chwała bohaterom! Wieczna pamięć poległym za niepodległą!
podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tak licznie jesteście tutaj zgromadzeni, że jesteśmy tak bardzo licznie zgromadzeni. Chciałbym również przekazać w imieniu tutaj nas zgromadzonych zaproszenie na dalsze uroczystości w dniu dzisiejszym. O godzinie 17:00 zostanie odprawiona msza święta w kościele Trójcy Świętej w intencji Polski, Polski Niepodległej, w intencji żołnierzy wyklętych, a po uroczystości religijnej przejdziemy pod katownię Gestapo i UB, gdzie zostaną złożone wiązanki, wieńce, zostaną również wygłoszone przemówienia okolicznościowe. Bardzo serdecznie Państwa do tego zapraszam. Dziękuję serdecznie. No cóż, zapraszamy wszystkich do małej rozgrzewki, jeszcze ktoś się nie rozgrzał, i ustawiamy się na linii startu i mety zarazem. Gasu. Mateczka noc okryła mgłą, już nie mam dokąd uciec stąd, a nogi nie chcą nosić mnie. Domyka się obławy krąg, do rana sam wykrwawię się. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co na smyczy wolą żyć i nie podniosą nigdy głów. Moja wolności wybrał cię żaden niewolnik, żaden pies. Obroża dla nich zwykła rzecz, dla mojej szyi pętlą jest. Dla mej wolności. Mojej wolności. Tylu przyjaciół przeszło już na drugą stronę, w lepszy świat. Garbate krzyże pokrył kurz, w dziurawych hełmach gwiżdże wiatr. Szukali światła w mroczne dni, przed Bogiem tylko chyląc kark. Pośród klęczących dumnie szli, w pogardzie mając każdy targ. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co na smyczy wolą żyć i nie podniosą nigdy głów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Obroża dla nich zwykła rzecz, dla mojej szyi pętlą jest. Dla mej wolności. Mojej wolności. Wstaje świt, opada mgła, nadchodzi nowy, lepszy dzień. Moja wolności przy mnie trwaj, najbardziej teraz kocham cię. Ostatni nabój, krzyża znak, burzy się krew, szczęknęła broń. Wybaczcie, jeśli coś nie tak, przez chwilę lufa chłodzi skroń. Chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co na smyczy wolą żyć i nie podniosą nigdy łóż.
Boża dla nich zwykła rzecz, dla mojej szyi pętlą jest. Dla mej wolności, o, mojej wolności, o, naszej wolności, wolności. Wyklęci pół wieku, żołnierze niezłomni, ofiaru beków, stawiamy wam pomnik. Choć w naszej pamięci jesteście od lat, dopiero dziś święcić możemy wasz wkład w obronę ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Choć skończone draniec róż pomniejszają, aż trud i oddanie dla wolności kraju. Choć wyje niemiło chór rosyjskich sług, my wiemy jak było i wie o was Bóg. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. To byście wskazali, jak zachować honor, gdy dla głupców Stalin był prawdą wcieloną. To byście wiedzieli, gdzie dobro, gdzie zło, gdy z lasu do celi w kajdankach się szło. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Uznanie od nowa, żołnierze niezłomni, być może już o was nasz kraj nie zapomni. Najwyższe honory należą się wam, wam na Polskę chorym, wam ofiarom kłamstw. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Po wielkiej wojnie z Niemcami wzrosły nadzieje daremne, ale zgiełk bitew nie zamilkł, chylimy czoła przed wami, żołnierze Polski podziemnej. Chylimy czoła przed wami, żołnierze Polski podziemnej. Pół wieku płoną czerwoną lakierny barak nad Wisłą, gdzie patriotów więziono. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Weszła władza ludowa i łobuzeria ubecka, terror się zaczął od nowa. To nie była wojna domowa, lecz okupacja sowiecka. To nie była wojna domowa, lecz okupacja sowiecka. Bo kiedyś życie tracono za lepszą ojczyzny przyszłość i w Boga dumnie wierzono. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Dziękuję za krew, za honor, za wolność i niezawisłość. Walczyli o niepodległość, tak ratowali.
oddali honor narodu i wielu z nich poległo. Będziemy o nich pamiętać stale, to nasza domowa praca. Dziś to historii w należnej chwale, bo ciemna armia powraca. Dziś to historii w należnej chwale, bo ciemna armia powraca. Dziś to historii w należnej chwale, bo ciemna armia powraca. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie znaczy nic. Walczyli o niepodległość, tak ratowali honor narodu i wielu z nich poległo. Będziemy o nich pamiętać stale, to nasza domowa praca. Dziś to historii w należnej chwale, bo ciemna armia powraca. Dziś to historii w należnej chwale, bo ciemna armia powraca. Dziś to historii w należnej chwale, bo ciemna armia powraca. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie znaczy nic. Nie liczy się udział, liczy się. Nie liczy się tak jest, udział. Pięknie. Udział się liczy z tym wszystkim, to najważniejsze. Gratuluję serdecznie. Ja już karteczkę przekażę. Jakby nie było krótko, to jest to. Ale... Czekamy tutaj, dla ciebie czekamy. Gratulujemy serdecznie. Gratuluję ci serdecznie. Mamy dalej, proponuję dać. Ale wspaniale, gratulujemy. Brawo. Brawo. Dla mamy, dla mamy. Ale wspaniale. Dobra, weź kurczkę. Gratulacje serdeczne. Cudownie. O, tu już jest meta. Kochanie, chodź, proszę, niech ciebie udekoruję tym właśnie medalem. Gratuluję serdecznie. Gratulujemy mamie. Gratulujemy serdecznie. Wspaniale. Dwa medale damy. Ale cudownie, naprawdę. Wyjątkowy zawodnik. Wyjątkowy zawodnik. Wspaniale, cudownie. Pomachaj. Dziękuję. Przekazuję mikrofon panu burmistrzowi. Pan burmistrz podsumuje pierwszą kategorię, tą najwolniejszą. Każda kategoria jest ważna, tak jak mówiliśmy na wstępie. Gratuluję wszystkim uczestnikom, że brali udział. To jest najważniejsze. Za rok spróbujmy namówić jednego znajomego i będzie nieźle. Dzisiaj startowało nas ponad 90 osób, także nie jest to po prostu źle. Można powiedzieć i umówić się, że jest pełna 100. I to jeszcze lepiej brzmi. Także pierwszą kategorią, która będzie podsumowywana, jest to kategoria, panie dyrektorze? Nordic Walking. Miejsce trzecie, Joanna Świć. Jeszcze nagroda.
Miejsce drugie, Beata Osak. Miejsce pierwsze, Stanisław Wysokiński. Dobra szkoła, można powiedzieć. Po dobrej szkole. Zapędzimy, Stanisław. Jeszcze puchar, Gratuluję serdecznie, Pięknie. Brawo. Proszę się zapędziły, proszę poprosić o panią Beatę i panią z tego miejsca. Tak. Proszę. Pani Beata była tak kręska, że... Tak jak w zawodach, prawda? Gratuluję serdecznie. No właśnie. Chodź, 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 chodź. Kolejną kategorią są kobiety. Kategoria kobiet, przepraszam. Miejsce trzecie, Urszula Stecka. Miejsce drugie, Iwona Lecyk. Tradycja biegu, zawsze do podium. I miejsce pierwsze, Anna Adamska. Teraz pani na środek, tak ładnie. A my tutaj na brawo. Kategoria mężczyzn, miejsce trzecie, Igor Melchior. Gratulujemy Ci serdecznie i za Twoje poświęcenie. Wielkie słowa uznania. Miejsce drugie, Bartosz Trykacz. Gratulujemy serdecznie. Chyba ja to nie nawet zwęczałem, ale jestem dumny, naprawdę. Gratuluję serdecznie. I miejsce pierwsze, Damian Bocian. Dziękujemy wszystkim za dzisiejszy udział. Zapraszamy za rok. Niemniej jednak, jakby ktoś chciał dopłatkę, jeszcze mamy grochóweczkę. No cóż, miłej niedzieli. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.